Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. 218 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm po burzliwej dyskusji przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie po amerykańskiej. Projekt konstytucji powstał dzięki współpracy króla Stanisława Augusta ze Stronnictwem Patriotycznym. Ustawa wprowadzała zasady monarchii konstytucyjnej i suwerenności narodu. Konstytucja w miejsce liberum veto wprowadzała zasadę większości w głosowaniach w Sejmie. Zgodnie z ustawą władzę miał sprawować król razem z mianowanym przez siebie rządem. Konstytucja zachowała ustrój stanowy, w którym większość praw politycznych zagwarantowano szlachcie, ale w wielu dziedzinach prawa mieszczan zrównano ze szlachtą, a chłopi uzyskali zapewnienie opieki prawa i rządu. Konstytucja majowa znosiła wolną elekcję, ogłosiła następcą tronu polskiego elektora saskiego Fryderyka Augusta i jego potomków. Postanawiała też, że co 25 lat będzie zbierał się Sejm Konstytucyjny dla uchwalenia niezbędnych zmian czy poprawek ustawy rządowej. Jak twierdzą niektórzy historycy, Konstytucja 3 maja przyszła zbyt późno, by ocalić państwo. To była pierwsza europejska konstytucja. I wchodząc do Europy, jako w tym procesie wchodzenia, mamy bardzo mało do przyniesienia, ale to jest chyba jakaś wielka rzecz, która powinna w świadomości tamtych narodów być, że właściwie to, co jest zasadą ustrojową Unii, to zostało po raz pierwszy powiedziane w Polsce. Konstytucja 3 maja nie uchroniła Polski przed drugim rozbiorem i nawet nie zdążyła wejść w życie. Została obalona przez carskie wojska i zdrajców z Konfederacji Targowickiej.